Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Genshin Impact i na samym wstępie chciałbym zaprosić was na Twitch TV, proszę nie bić tego ogniska, na Twitch TV / Dom CD-om, tam odbędzie się wishowanie na misję New Villet, którego banner wchodzi już o 19:00 również, także bezpośrednio jak banner wchodzi, ja odpalam wishowanie, a streamek ogólnie odpalam o godzinie 18:00 i zapraszam serdecznie, a tematem dzisiejszego odcinka będzie to, w jaki sposób farmiłem wishę. Ogólnie tak, od ostatniego special programu, to jest moment, który mogę w miarę sprawdzić, zebrałem do tego momentu ponad 60 wishy. Bo jeśli chodzi o zbieranie wishy, to tak, na pewno część wishy zdobyłem robiąc achievementy. Mam obecnie 1172 achievementy, czyli zrobiłem tych achievementów no ponad 20. Jeśli chodzi o rzeczy, które udało mi się skończyć, to skończyłem wszystkie story questy i również hangouty tutaj Kaja, Lynette czy Kawej. Zostali przed nim ukończeni, o właśnie, to jeszcze 60 się zostało. Akurat to wczoraj na streamku dokończałem, także to zrobiłem. Robiłem oczywiście daily, robiłem eventy, zrobiłem dwa razy Abyssa na max star. Tutaj, o proszę bardzo, jest 36 gwiazdek świeżutko z wczoraj. No i jeszcze dwa miesiące to mniej więcej się złapały, ponieważ był nowy, zaczął się marzec, zaczął się kwiecień, to było jeszcze w tym samym czasie. Czyli do tego doszło jeszcze 10 wishy. Jeśli chodzi o zbieranie, o robienie questów, o zbieranie achievementów, jakich narzędzi korzystałem? Przede wszystkim jedna z ważnych rzeczy, jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy mamy jakiegoś questa zrobionego bądź nie zrobionego, to idziemy do miejsca, gdzie jest reputacja. I w miejscu, gdzie mamy reputację, wchodzimy questy i tutaj mamy wylistowane większość questów dostępnych w danym regionie. Pozostałe questy powinny być ukryte za achievementami. Ja do zbierania achievementów używam stronki Achievement Tracker. Tam odznaczam sobie wszystko. Jeżeli coś jest ukryte i jeszcze o tym nie wiem, bo tego nie zrobiłem, to na spokojnie sobie to dorabiam. Strona prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, mam zrobione 98,7 wszystkich achievementów. Oczywiście wszystkich achievementów nie da się zrobić, ponieważ zostały dwa tutaj za ukończenie Max Fontaine, ale da się zrobić achievementów obecnie 1186. To jest sporo. Mi brakuje głównie z komiszynów plus jednego RNG, fortecy Meropit. No i jak widzicie, primogemów za dużo już z tego nie zarobię, bo tak naprawdę zostało mi maksymalnie 70. Z innych ważnych rzeczy, Hoyolab. Patrzenie na Hoyolaba oraz znajdywanie eventów. Tutaj w tym momencie 23 godziny temu wleciał event z Libenem i tutaj za niego jest 40 primogemów. A wystarczy się, uwaga, zalogować. I uwaga, jeżeli tak jak ja na przykład macie dwa konta i nie jesteście zalogowani ogólnie na Hoyolabie i potrzebujecie się zalogować, jest tutaj login with UID. Na czym to polega? Wybieramy serwer, wpisujemy UID, podajemy Adventure Rank oraz prosimy o kod na weryfikację. Tutaj trzeba przesunąć puzelka Sonkaja. Dostajemy kod tutaj w mailu. Oczywiście ja wam go nie pokażę. Kod jest ważny przez 10 minut i po wpisaniu tego kodu automatycznie nas zaloguje na stronie i będziemy mogli odebrać Shiny 40 Primogen. Liben Gigachat oczywiście jak zwykle przychodzi z czymś dobrym. Tutaj jakieś tam bzdety, chyba chodzi o 1 kwietnia czy coś takiego. Pamiętajcie, żeby sprawdzać takie rzeczy, jeżeli nie macie czasu bądź nie wiecie gdzie, to ja staram się na bieżąco linki podsyłać i podawać w komentarzu bądź w opisie, tak jak na przykład robię to dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że to wszystko, ale jest jeszcze jedno ważne miejsce, o którym warto pamiętać podczas zbierania primogemów i chodzi o Teapota. W Teapocie, jak wejdziemy sobie tutaj w edycję, w sety oraz weźmiemy set z takim kwiatuszkiem, który przykrywam kamerką. O właśnie, ten set z kwiatuszkiem. Tutaj znajdziemy sety w friendshipowe dla postaci. I co to oznacza? To oznacza, że każda postać na każdym secie odebrana daje nam 20 primogemów. Tutaj mamy Noel, Beneta, Diluka, Dione. Odebrałem z tego 80 primo. Oczywiście na postaci, których nie mamy, nie da się zaprosić, ale każda jakby postać, którą posiadamy, daje nam zwrot. I na przykład Chiori jest o tyle fajna, że Chiori ma na przykład dwa sety zewnętrzne i zarówno ten dla Inazumy, jak i dla, tutaj zaraz przesunę, dla Fontaine Chiori się na przykład na niego łapie, o, tutaj. Plus dodatkowo niektóre postacie mają set outdoorowy, czyli na zewnątrz, oraz set do środka, czyli ten, który stawiamy wewnątrz domku, no i w ten sposób możemy z jednej postaci zarobić nawet i 60 primogemów, także taki tutaj niewielki zwrot, ale jak go pomnożymy przez ilość posiadanych postaci, to ja postaci posiadam 52, czyli uśredniając, jeżeli z każdej postaci dostanę 40 primogemów, to będzie mocne, tego się możecie nie spodziewać. Za same posiadane postacie, poza tobą Aloy, nie wiem, czy ty masz jakiś set, chyba do Mondstadt, jak się nie mylę. Za każdą z tych postaci, licząc, że odbywałbym 40 primo, a niektórych nawet 60, dostaję dodatkowe 2000 primogemów. 2000. Czyli tak naprawdę
robiąc mebelki, co szczerze nie zajmuje wiele czasu. Ogólnie dodali tam taki dodatek, że możemy każdy rodzaj drewna, którego na przykład nie mamy, bo nam brakuje, bo nie wiem, nie zbieraliśmy drewna Fontaine, przerobić z kamieni. Z kamieni, które odbieramy w ekspedycjach. Także tutaj konwertujemy sobie i mamy dodatkowe drewno, więc nawet nie musimy chodzić zbierać drewna. Nie musimy czekać i nawet tego odbierać, ponieważ w momencie, kiedy już mamy crafting, kiedy mamy odpalony crafting, po prostu możemy sobie to wszystko codziennie 10 mebelków przyspieszyć. Kupując, o, tutaj mam go na dole. Kupując, o, Adeptal Speed, gdzie pozwoli na, kupując to 10 dziennie, możemy sobie przyspieszyć 10 mebelków, przerobić drewno, wejść 2-3 razy w tygodniu do Teapota, odklikać to i mieć darmowe primogemy. Także to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i szczerze, ilość primogemów uzyskanych, w zamian za to, że teraz możesz sobie odklikać drewno automatycznie prawie, że dla mnie jest to giga opcja. A jeśli chodzi o zbieranie drewna, to też nie jest to za trudne. Okazuje się, że bardzo łatwo zbierać na przykład Ashwood, które znajduje się w tym miejscu na mapie. To tutaj jeszcze pokażę tak, żeby coś sobie pogadać w tym odcinku i go tak nie kończyć szybko. Teleportujemy się tutaj i tutaj są do tego drewna. Oczywiście polecam kogoś innego niż Furinę, ponieważ ona ma niepełne pierwsze uderzenie. Więc musimy uderzyć 4, a nie 3 razy. O. A jeżeli osiągniecie reputację w Sumeru, to wystarczy założyć ten gadżet i kliknąć Z. I to zbiera automatycznie z okręgu. Także chodzicie, pojedyncze bądź podwójne drzewa sobie atakujecie, powiedzmy, jakimś mieczem. W międzyczasie odnawia wam się ten gadżet i tutaj w tym, na tym rucie tego Ashwooda jesteśmy, na przykład tego typu drewna jesteśmy w stanie zebrać bardzo szybko. Drewna raczej występują w większych skupiskach i takie rzeczy jak ja teraz robię raczej są osiągalne dość szybko i łatwo. Także z takim widokiem zakończam ten odcinek. Zapraszam na wyszywanie jeszcze raz o 19 na Twitch.tv, /Namcedem, o 18 odpalam streamka. Jeżeli ktoś nie ma czasu, jutro pojawi się odcineczek z tego właśnie wyszywania. Ja życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Na razie, hej, pa! Cześć!